dobry, zapraszam do obejrzenia kolejnego odcinka Alfabetu Inwestora. Literka N jak? No właśnie, literka N przysporzyła nam sporo kłopotów, bo to nie jest ulubiona literka inwestorów. Wśród haseł, które naszym zdaniem warto omówić, jest chyba przede wszystkim Nasdaq, choć bardziej z punktu widzenia ciekawostki niż też z potrzeby szerszego objaśnienia tego hasła. Nasdaq to rynek dosyć specyficzny, bowiem nie jest giełdą i jest to błąd często popełniany zarówno przez inwestorów, jak też przez czasami dziennikarzy, bądź też mniej zaawansowanych ekspertów rynków finansowych. Nasdaq jest bowiem rynkiem bardzo mocno regulowanym, natomiast nie jest rynkiem giełdowym, więc mówiąc o tym, że amerykańskie giełdy pną się na nowe maksima, możemy mówić przede wszystkim o nowojorskiej giełdzie, natomiast Nasdaq jako rynek, w którym nie ma jednego scentralizowanego punktu obrotu akcjami, nie zasługuje już na to miano. To ciekawostka, o której warto pamiętać i może można nawet zaimponować znajomością tej wiedzy dotyczącej rynku Nasdaq innym inwestorom. Na rynku Nasdaq wyróżniamy dwa najważniejsze indeksy. Są to Nasdaq Composite, który zbiera wszystkie spółki notowane na tym rynku pozagiełdowym, jak również Nasdaq 100, który oczywiście grupuje 100 największych spółek. Warto pamiętać, że drugi z tych indeksów, czyli Nasdaq 100, to indeks, o który oparte jest większość instrumentów pochodnych dotyczących koniunktury na rynku Nasdaq. Warto również pamiętać o tym, że na początku rynek ten był zdominowany przez spółki o charakterze nowych technologii, bądź też operujące w branżach takich jak telekomunikacja, informatyka. Natomiast z biegiem czasu pojawiały się na nim również inne spółki. Nie zmienia to faktu, że tradycyjnie o indeksach Nasdaq i o całym rynku mówi się, że jest to rynek technologiczny.